Ksiądz Isakowicz Zaleski pozwany za tekst o molestowaniu. Kanclerz Kurii Tarnowskiej pozywa ksiądz Isakowicza Zaleskiego za tekst o molestowaniu. Kanclerz Kurii w Tarnowie Małopolskie pozwał krakowskiego duchownego, ksiądz Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, za tekst opisujący sprawę 13-latka, który miał być molestowany przez ksiądz Stanisława P. z diecezji tarnowskiej. Z treści wynika, że biskup Skworc mógł tuszować sprawę. Tekst ksiądz Isakowicz Zaleski zamieścił na swoim blogu 2 sierpnia. W czwartek krakowski duchowny poinformował, że otrzymał pismo z Sądu Okręgowego w Tarnowie. Kanclerz Kurii Tarnowskiej Robert Kantor, delegat biskupa tarnowskiego, pozwał ksiądz Isakowicza Zaleskiego za ten tekst. Z tekstu ksiądz Isakowicza Zaleskiego wynika, że biskup Wiktor Skworc mógł zatuszować sprawę molestowanego w latach 80-13-latka. Skworc był wówczas biskupem tarnowskim, dziś to metropolita i arcybiskup katowicki. Do sądu kanclerz pozywa nie sprawcę, ale tego, co to opisał, napisał w mediach społecznościowych ksiądz Isakowicz Zaleski. Według relacji krakowskiego duchownego pan Andrzej, pokrzywdzony w latach 80. przez ksiądz diecezji tarnowskiej Stanisława P. w 2009 i w 2010 rok. Listownie informował biskup Skworca o swojej krzywdzie. Jednak działania Kurii Tarnowskiej były typową urzędniczą grą w ping-ponga, pełną uników i pokrętnych odpowiedzi. Na przykład biskup Skworc twierdził, że w ogóle nie wiedział, iż ksiądz Stanisław P. po powrocie do Polski uczył nadal w szkole, czytamy na blogu krakowskiego księdza. Ksiądz P. był wcześniej na Ukrainie, gdzie, jak czytamy na blogu, pomimo udowodnionych molestowań, nauczał w szkole i prowadził rekolekcje. List do prymasa obecnie, jak wynika z tekstu, ksiądz P. przebywa w domu księży emerytów, wyjeżdża m.in. na pielgrzymki z wiernymi do Włoch, bierze udział w uroczystościach diecezjalnych, na zdjęciach można go zobaczyć w otoczeniu dzieci i młodzieży. Jak podał Isakowicz Zaleski, w maju tego roku ofiara ksiądz P. skierowała list do prymasa Wojciecha Polaka. W piśmie wyjaśnia, że oczekuje spokoju i pewności, że winny ksiądz nie będzie krzywdził więcej dzieci. W odpowiedzi na ten list sekretarz księdza prymasa odesłał pana Andrzeja z powrotem do diecezji tarnowskiej. Kółko się znów zamknęło, poinformował ksiądz Isakowicz Zaleski. Rzecznik prasowy biskupa tarnowskiego ksiądz Ryszard Nowak miał w czwartek wieczorem wyłączony telefon.